Witajcie w sobotę. Zimno na Podlasiu, chłodno, więc dzisiaj taki temat troszkę o kwiatuszkach, bo też pytacie, jakie kwiatuszki u nas rosną na działce, więc taką jedną z ciekawszych bylin jest na pewno Brunera wielkolistna, makrofylla, zobaczcie, tak się prezentuje. Ozdobna przede wszystkim z pięknych liści, które właśnie coraz większe się robią z każdym praktycznie tygodniem, coraz większe te liście. Ale też kwiatuszki właśnie kwitnące na przełomie kwietnia, maja. Takie właśnie niebieskie, podobne troszkę do niezapominajki. Pięciolistkowe kwiatki. O, teraz mam fajne zbliżenie, tak to wygląda. Więc myślę, że warto rozważenia i posadzenia w waszych ogródkach roślina. Ta bylinka dobrze znosi zacienienie, więc jak macie jakieś miejsce takie, nie wiecie co posadzić oprócz funki, to również ta Brunera się sprawdzi. Oczywiście w słonecznym miejscu także da sobie radę, ale w takim nie za mocnym słońcu, żeby nie te listki nie poparzyły się po prostu, tak? Bo naprawdę są ozdobne potem cały rok z tych liści, praktycznie aż do późnej jesieni. Więc jest to bylina, która wyrasta z cebulek, nie z nasionek. No, myślę, że najlepiej kupić ją w jakimś centrum ogrodniczym i po prostu posadzić teraz na wiosnę. Jest najlepszy termin sadzenia. Myślę, że na pewno się u was w ogródkach przyjmie. Gleba lekko kwaśna. I tak się po prostu prezentuje. Także pamiętajcie nazwę Brunera wielkolistna, makrofylla. Super roślinka do miejsc półcienistych, nawet do cienia. To tyle moi drodzy i witamy się, żegnamy się do cieplejszych dni. Cześć!